nas do naszych serc, do naszych umysłów. Przygotuj nas na spotkanie z Chrystusem Eucharystycznym. Przyjdź Duchu Święty i otwórz nas na to wszystko, co Pan dla nas przygotował. Otwórz nas i dotknij naszych pragnień. Duchu Święty, bez Ciebie nie jesteśmy w stanie autentycznie się modlić. Nie jesteśmy w stanie stanąć w prawdzie przed naszym Bogiem, przed naszym Panem. Dlatego, Duchu Święty, przyzywamy Twojej obecności. Pragniemy Twojej obecności. Pragniemy, abyś nas dotykał, abyś nas scalał, abyś Ty przez nas uwielbiał Chrystusa. Przyjdź i przygotuj nas na to spotkanie. Przyjdź, Duchu Święty. Tego, w którym jest mnóstwo tęsknot. Ja
aby to serce zostało przemienione dziś mocą Ducha Świętego. Jezu Chryste, który jesteś Słowem Ojca, tym, przez którego On wypowiedział wszystko, adorujemy Ciebie i wsłuchujemy się w Ciebie. Chcemy się wpatrywać w Twoje oblicze, które za chwilę nam ukażesz, i uczyć się od Ciebie miłości, otwartości, bezinteresowności. Jezu, adoruję Cię, wywyższam Cię, uwielbiam Cię. Chwała Tobie, Panie. Chwała Tobie, Panie. Ty wiesz, Jezu, ile jest wokół nas zamieszania, jak bardzo można się pomylić, jak można pomylić Twój głos z głosem kogoś zupełnie innego, jak można pójść za Zbawicielem, który jest Zbawicielem fałszywym
I Ty wiesz dzisiaj wokół nas, ile jest tych fałszywych proroków. Tych, o których mówiłeś, że to są wilki w owczej skórze. Dlatego tym bardziej prosimy Cię, Panie, abyś teraz wprowadził nas w ciszę Twojego serca, abyś nas wyciszył, tak aby pozostał tylko Twój głos i tylko to, co chcesz nam powiedzieć o Duchu Świętym i żeby została ta otwartość na przyjęcie tego, którego z Ojcem posyłasz do nas. Niech te słowa: Jezu, adoruję Cię, uwielbiam Cię, wysławiam Cię, będą momentem wchodzenia w głęboką relację, w zażyłość z Jezusem. Wywyższą Cię.
tam gdzie dwaj albo trzej są zgromadzeni w imię Twoje, tam jesteś pośród nich. I wiemy, że tutaj jesteś w sposób szczególny w tym znaku sakramentalnym. Ale też wierzymy głęboko w to, Jezu, że teraz przechodzisz obok nas, żeby nam błogosławić, żeby nam posyłać Ducha Świętego, żeby nas umacniać, żeby z nas czynić swoich uczniów, tych, którzy z Tobą będą, ale też tych, których będziesz mógł później posyłać. Teraz prosimy, Jezu, żebyś nas dotknął i abyś nas pobłogosławił. Jezu, dotknij mnie. Dotknij mnie w znaku przekazania Ducha Świętego. Mój drodzy, dotknijmy teraz naszych serc. Prośmy, aby w ten gest wszedł Jezus, żeby to był Jego dotyk. I módlmy się do Niego tymi słowami: Jezu, dotknij mnie, prosząc tym samym o Ducha Świętego dla nas, aby posłał Ducha Świętego do naszych serc. Jezu, dotknij mnie. Tak jak modliliśmy się, Jezu, adoruję Cię, wywyższą Cię, tak teraz prośmy, dotknij mnie, Jezu. Sprawa, aby w nas, jako w Twojej świątyni, były owoce Twojej obecności, miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć. Sprawa, Duchu Święty, aby w nas, jako w Twojej świątyni, można było
zobaczyć obecność Boga żywego. Duchu Święty, który tutaj jesteś, przyjdź do naszych serc. Przyjdź, Duchu Święty. Thank you.
Drodzy, przebite serce Jezusa jest przed nami. Wiemy o tym, że zawsze, gdy dokonują się cuda eucharystyczne, to naukowcy stwierdzają, to jest tkanka mięśnia sercowego, to jest serce. To przebite serce Chrystusa jest teraz przed nami. I my prosimy Duchu Miłości, Duchu Święty, wylewaj się na nas z tego przebitego serca Jezusa. Z tego serca, które zostało włócznią przebite ze względu na nas. Jezus pozwolił przebić to serce, dlatego żebyśmy my mogli w nie wejść, żeby nam otworzyć bramy raju. Bo to ten raj to nie jest nic innego jak serce Boga. Duchu Święty, prosimy, abyś z tego przebitego serca na nas rozlewał się tutaj. Nie zostanie w nas, Duchu Święty, nic takiego, co nie będzie zanurzone w Tobie, co nie będzie Tobie oddane, co nie będzie poddane Tobie. Duchu Święty, wylewaj się na nas z przebitego serca Jezusa. Niech ten moment błogosławieństwa sercem Chrystusa będzie dla nas, Jezu, mocnym wylaniem Ducha Świętego. Niech to będzie zanurzenie w Duchu Świętym. Ewangelii według świętego Jana, rozdział 16, wersety od 5 do 15. Jezus powiedział: teraz zaś idę do tego, który mnie posłał, a nikt z was nie pyta mnie, dokąd idziesz, ale ponieważ to wam powiedziałem, smutek napełnił wam serce.
Jednakże mówię wam prawdę, pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, Paraklet nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, to poślę go do was. On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, bo nie wierzą we mnie. O sprawiedliwości zaś, bo idę do Ojca i już mnie nie ujrzycie. Wreszcie o sądzie, bo władca tego świata został osądzony. Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, wysłuchaliśmy fragmentu Ewangelii, w którym Jezus zapowiada swoim uczniom swoje odejście, a więc zapowiada swoją śmierć. I wyobraźcie sobie, jak to jest trudny moment. Uczniowie chodzą za Jezusem, widzą znaki, które czyni, cuda. Ich życie się zmienia całkowicie. Apostołowie, czyli ci, którzy zostawili wszystko i poszli za Jezusem. I w pewnym momencie On mówi, że ich musi zostawić, że musi odejść do Ojca. I widzi, że oni są smutni. I wypowiada wtedy takie słowa. Nie bądźcie smutni, dlatego że to moje odejście będzie z korzyścią dla was. Nawet to nie chodzi o to, że słuchajcie, nic się nie zmieni. Moje odejście będzie z korzyścią dla was. Dlaczego? Dlatego, że ja odchodzę do Ojca, a przyjdzie inny Pocieszyciel. Przyjdzie Duch Święty. I ci, którzy Go przyjmą, wy, którzy Go przyjmiecie, uczynicie o wiele więcej, niż wydarzyło się do tej pory. I gdy zaczynamy śledzić historię pierwszego Kościoła, naprawdę tak zaczynało się dziać. Kiedy apostołowie przyjęli Ducha Świętego, zobaczcie, Jezus chodził, dotykał ludzi i ich uzdrawiał. Święty Piotr w mocy Ducha Świętego idzie i cień Jego pada na ludzi, oni są uzdrawiani. Żeby pokazać, co zaczęło dziać się w Kościele, gdy zaczęli przyjmować Ducha Świętego. Gdyby nie zesłanie Ducha Świętego, gdyby nie Pięćdziesiątnica, Kościół by na pewno nie istniał. No można by było cały wykład na ten temat zrobić, ale zobaczcie, chrześcijaństwo zaczęło się od malutkiej grupki bardzo prostych ludzi. I ci ludzie zostali zamordowani. I na tym powinno się chrześcijaństwo zakończyć. Gdyby nie Duch Święty, który zaczął działać wielkie znaki, wielkie cuda, który doprowadził do nawrócenia dlatego, że Duch Święty daje poznać Boga żywego i spotkać się z Nim. Duch Święty pozwala nam doświadczyć bliskości i obecności Chrystusa. I ktoś kiedyś powiedział, że bez Ducha Świętego Bóg jest daleki. Ja myślę, że wszyscy tutaj obecni mieliśmy to doświadczenie, takie, że ktoś nam tłumaczył o Panu Bogu i my tego słuchaliśmy i nawet wierzyliśmy, no dobrze, jest Pan Bóg, ale On gdzieś jest tak bardzo daleko ode mnie. To nie jest Bóg, z którym mogę wejść w relację i to jeszcze w relację taką bliską, w zażyłość jakąś. Bez Ducha Świętego Bóg jest ogromny, ale bardzo daleki. Wszechmogący, ale bardzo odległy. I bez Ducha Świętego Jezus Chrystus pozostaje tylko w przeszłości. To jest ktoś, kto żył 2000 lat temu, kiedyś. I tam pozostał. Bez Ducha Świętego nie można dzisiaj mieć relacji z Chrystusem, a więc nie mogę dzisiaj usłyszeć, co On do mnie mówi.
Kiedyś do księdza Twardowskiego przyszli komuniści, mówią: proszę pana, Boga nie ma. A on mówi: nie ma? A przed chwilą z nim rozmawiałem. I dla nich to jest nie do pomyślenia. Nie można rozmawiać z Bogiem. Bez Ducha Świętego się nie da. Bez Ducha Świętego Ewangelia, którą czytamy, jest tylko martwą literą. To jest opowieść jak jedna z wielu. To nie jest słowo z mocą, które ma moc uzdrawiać, które ma moc cokolwiek przemienić. Bez Ducha Świętego zwykła opowieść, martwa litera. I w końcu bez Ducha Świętego Kościół to jest tylko organizacja. Wiara to jest tradycja i pewne zwyczaje. I jak gdy sobie przypomnę, w jaki sposób ja postrzegałem Kościół, to przypomina mi się z takiego wieku szkoły podstawowej, gimnazjum, jedno tylko skojarzenie, jakie miałem. Jest jedna wielka nuda. Już trudno coś tak nudnego znaleźć, jak w Kościele, co się działo. Bez Ducha Świętego. Słuchajcie, pamiętam takie sytuacje, że w niedzielę udawałem do 12, że śpię. Normalnie już mi się nie chciało leżeć, niewygodnie było. Ale żeby jeszcze przetrzymać ten czas tego wyjścia do kościoła, już lepiej się przemęczyć tutaj niż tam iść godzinę wystać. Są osoby, które przychodzą do kościoła i wolą gdzieś tam na mrozie, pod parkanem siedzieć, nic nie słychać, nic nie widać i tam być niż wejść do środka. Ja pamiętam, kiedyś pojechałem na bardzo dobre rekolekcje. Mnóstwo ludzi, ludzie autokarami przyjeżdżali. Zmieniali swoje życie, nawracali się. I wyobraźcie sobie, że pewna młoda dziewczyna, którą tam przywieźli, siedziała w autokarze na parkingu i nie chciała wejść do środka. I namawiają ją: no chodź na chwilę, zobacz, tyle ludzi przyjechało. Piękne rzeczy tam się dzieją w środku. Chodź, no co będziesz tu sama na parkingu? Ona miała tylko jedną prośbę. Do mnie mówi tak: proszę księdza, jakiegoś powerbanka, ksiądz nie ma, bo się telefon rozładowuje. Siedzi i taki ma obraz kościoła, że lepiej samemu siedzieć w autokarze z tą komórką, która się rozładowuje, niż wejść tam, bo tam na pewno będzie gorzej. Więc, moi drodzy, bez Ducha Świętego rzeczywiście możemy mieć obraz kościoła, obraz mszy świętej, obraz modlitwy jako coś bardzo przykrego. Musisz poświęcić jakiś czas, żeby mówić coś do ściany. Ta ściana ci nie odpowiada. I dlatego wiele osób zaczyna z kościoła odchodzić. Ale moi drodzy, ja miałem takie doświadczenie, za które bardzo dziękuję Panu Bogu, kiedy Duch Święty przyszedł i zaczął otwierać moje oczy i pokazywać mi, jak w Kościele, jak na mszy świętej, jak w Eucharystii Bóg jest bliski, ten potężny Bóg i jak jest wszechmogący. I to ciężko jest opisać w kilku słowach, w kilku zdaniach, ale ta obecność Ducha Świętego, ona sprawiła, że ja zacząłem się zachwycać Jezusem. Ja pamiętam, jak szedłem w parku i o niczym innym nie myślałem, jak tylko o Eucharystii, o tej tajemnicy, o tej głębi. Jak to jest możliwe, że w tak krótkim czasie Pan Bóg tak wiele działa? I Duch Święty zaczął przychodzić z takim niesamowitym zachwytem i wprowadzać w głąb życia duchowego, że towarzyszyło mi pragnienie: Duchu Święty, proszę Cię, pokazuj mi coraz więcej. Pokazuj mi tego żywego Jezusa. Ja chcę zobaczyć to, co zobaczyli apostołowie. Ja wiem dzisiaj, że doświadczenie, które miał święty Paweł, to nie było tylko i wyłącznie dla niego zarezerwowane. Że Ty chcesz, żebyśmy my też mieli takie życie. Że Ty nas do tego zapraszasz. I chrześcijaństwo od tego momentu stało się przygodą. Przygodą życia. I to, co jest niesamowite, to jest to, że Duch Święty w pewnym momencie zaczyna pokazywać człowiekowi, jak wygląda Kościół, sakramenty jego oczami, jego wzrokiem.
ale to też jak nasze życie wygląda. Że nasze życie z Chrystusem jest ukryte w Bogu. I to jest źródło szczęścia. Że ten drugi człowiek, który przychodzi do kościoła, to jest ten, w którym w pierwszym rzędzie mam zobaczyć obecnego Chrystusa i z Nim zbudować wspólnotę. To nie jest oczywiste. Bo ja pamiętam, jak kiedyś była jakaś duża uroczystość. Nie pamiętam już dobrze, czy to była Wielkanoc, czy jakieś, ale pamiętam, że było mnóstwo ludzi w kościele. I ksiądz mnie wziął, dał mi worek i mówi, pójdziesz ze mną, jak będę zbierał ofiary. Nie? Mnóstwo ludzi było. Ja pamiętam, jak oni mnie denerwowali. Musiałem się przepychać i tak dalej. Gdyby ich nie było, to by było lepiej. I my czasami przychodzimy do kościoła i nas denerwują ludzie. Żeby nie przyszli, to by miejsca siedzące były na przykład. Nie? I ktoś poddenerwowany, bez Ducha Świętego. A zdarza się tak, że przychodzimy, jest chrzest i ktoś, wiecie, jak reaguje? Kurczę, chrzest, no, dłużej będzie. Duch Święty mówi ci, właśnie w tym momencie rodzina się powiększa. Ktoś dołącza do twojej wspólnoty. To jest radość. Więc, moi drodzy, Duch Święty pokazuje takie szczęście, które jest Boże i które jest pośród nas. I pokazuje w człowieku nie w pierwszym momencie jego słabość, nie jego grzeszność, nie to, za co powinieneś go nie lubić, ale to, co jest w nim piękne i co jest punktem wyjścia do stworzenia takiej Bożej rodziny, wspólnoty. Co jest punktem wyjścia do przebaczenia. I takie banalne porównania, ale Kościół bez Ducha Świętego to jest jak telewizor bez prądu. Możecie mieć piękny, nowoczesny telewizor, ale ile czasu można go oglądać bez prądu? Co tam oglądać, nie? Kilka razy z jednej strony, z tyłu, z przodu zobaczył i tyle. Tak do kościoła bez Ducha Świętego można przyjść się, rozejrzeć, obraz ładny, piękny, tutaj filar elegancki i tak dalej, ale innym można się zachwycać. Bez Ducha Świętego jest jak telewizor bez prądu, jak gitara bez strun. Nawet gdyby to była najlepsza gitara, Gibsona, jeśli nie będzie miała strun, to możesz wziąć, powiedzieć, z dobrego drewna. Ale nie usłyszysz tego, co trzeba by było usłyszeć. I w końcu bez Ducha Świętego Kościół jest jak samochód bez paliwa. Można się zachwycić na początku. Ładny, piękny, ale nie pojedzie. I teraz zobaczcie, zaczynasz widzieć, słyszeć i poruszać się w swoim życiu duchowym dopiero wtedy, gdy masz Ducha Świętego. Bez Niego to jest to, co Jezus mówi, przychodzimy do kościoła, przychodzimy na modlitwę, mamy uszy, nie słyszymy, mamy oczy, nie widzimy, a to dlatego, że jest ktoś, kto nam zatyka uszy i płotem zasłania oczy, żebyśmy nie zaczęli postępować w wierze. Żebyśmy nie poszli za Chrystusem, żeby Ewangelia nie stała się naszym życiem. Mają oczy, a nie widzą, mają uszy, a nie słyszą. Żeby się nie nawrócili. I dlatego tak bardzo potrzebujemy Ducha Świętego. Duchu Święty, przyjdź, bo bez Ciebie nasze życie jest umieraniem. A z Tobą życie jest Chrystusem, jest zmartwychwstaniem, zmartwychwstawaniem każdego dnia. I moi drodzy, gdy przychodzi Duch Święty, to Kościół zaczynamy kochać. Mimo tego, że to jest Kościół grzeszników. Zaczynamy go kochać, bo Duch Święty pokazuje nam Kościół jako organizm, gdzie jest serce, gdzie jest Bóg żywy. Pokazuje nam twarz. Możesz spojrzeć Jezusowi w oczy. Tak nam przedstawia Kościół. W Duchu Święty Kościół można kochać. Bez Ducha Świętego instytucji nikt nie pokocha. Jaka to by nie była instytucja? Nawet gdyby była doskonała. Instytucji się nie kocha. I teraz bardzo ważny moment, bo skoro w Duchu Świętym życie jest tak piękne i jest szczęśliwe, ja jestem przekonany,
że nie ma szczęśliwszego życia. Nie ma takiego wariantu do wyboru, żeby było szczęśliwsze niż to, które jest w Duchu Świętym. Skoro tak, to co trzeba zrobić, żeby Duch Święty w nas zamieszkał? Co trzeba zrobić? I pierwsze, co trzeba zrobić, to trzeba Go zaprosić. Ale tak szczerze. I to jest ważne, żebyśmy odpowiedzieli sobie na pytanie, czy my naprawdę z całego serca Go zapraszamy, jak takiego najważniejszego gościa, na naszej osobistej modlitwie. Czy zapraszamy Ducha Świętego? Przyjdź, pragnę Ciebie, pragnę Twojej obecności. Przybądź, przygotowuję się na spotkanie z Tobą. Ale samo zaproszenie jest jeszcze niewystarczające. On na zaproszenie przyjdzie, ale ma bardzo ważne pytanie do nas. Zanim zacznie się posługiwać nami, zanim zacznie w nas mieszkać i uczynić z nas taką żywą świątynię, to ma takie pytanie. Czy Ty pragniesz, żeby jedynym Panem całego Twojego życia był Chrystus i żeby największym Twoim wrogiem był szatan z grzechem i z tym wszystkim, co do grzechu prowadzi? To na to pytanie trzeba odpowiedzieć. To nie chodzi o to, czy Ty już osiągnąłeś taki stan świętości. Nie o to chodzi. Chodzi o to, czy w Tobie jest pragnienie. Czy masz pragnienie, żeby Jezus był Twoim Panem, jedynym Panem, że innego nie będzie i Panem całego Twojego życia, że nie zostawisz sobie żadnej takiej przestrzeni u siebie, gdzie dla Niego nie będzie miejsca. Chcesz tego? Masz to pragnienie, żeby Jezus był jedynym Panem całego Twojego życia? Mam. I to pragnienie, że największym Twoim wrogiem będzie szatan z grzechem i z wszystkim, co do grzechu prowadzi, z wszystkimi tymi sytuacjami, które mogą Cię doprowadzić do grzechu. Tak, to jest największy wróg. I to jest prawdziwe zaproszenie Ducha Świętego. Bo czasami możemy Go zapraszać w taki sposób, przyjdź do mnie, ale nie zmieniaj nic. Nie zmieniaj we mnie tej sytuacji, która jest grzeszna. Ja nie chcę zmiany. Chcę tylko Twojej obecności. A Duch Święty jest osobą i On ma swoją godność i mówi, przyjdę, ale pamiętaj, że jak ja przyjdę, to w centrum stawiam Chrystusa. W centrum Twojego życia postawię Chrystusa. I moglibyśmy zadać pytanie, proste to jest? No wydaje się, że proste. Przecież Jezus chce naszego szczęścia, naszego dobra. Proste jest to, żeby się zdecydować. Rezygnuję z grzechu, wybieram Jezusa. Tylko teraz jest kolejne pytanie. Skoro to jest takie proste, wystarczy Go zaprosić i podjąć decyzję, żeby On był moim Panem. Jeśli to jest aż tak banalnie proste, to dlaczego tyle osób rezygnuje z Ducha Świętego? I to nie tylko osób, które Go nigdy nie poznały, osób niewierzących. Dlaczego tylu kapłanów zamyka się na Ducha Świętego? Dlaczego ja po doświadczeniu szczęścia, które daje Duch Święty, wiele razy miałem takie sytuacje, że się zamknąłem na Niego? I musiałem korzystać z sakramentu pokuty i pojednania, żeby mnie wyrwał od złego. Dlaczego? Wiecie dlaczego? Dlatego, że zły posługuje się przyjemnością i na przyjemność nas łapie. To jest odpowiedź, dlaczego Duch Święty w wyborach przegrywa z mamoną. Przegrywa. Nie tylko chodzi o to, że 30% przychodzi na mszę świętą, a więc już jest 70 do 30. Ale nawet wśród tych 30, którzy przychodzą, jest często tak, że wybierają w życiu nie Ducha Świętego, a mamonę. Gdyby trzeba było kartkę rzucić, wybierz, napisz i wrzuć do urny, wybrałeś Ducha Świętego czy mamonę, to ci, którzy przychodzą, napisaliby Ducha Świętego. Ale jakby było praktycznie, czyli kto za tydzień posprząta Kościół dla Ducha Świętego? Nie, dla Niego to zrobi. I by były wybory, nie? I później, a kto za 2 tygodnie przyjdzie, posprząta Kościół, za 1000 zł to zrobi? To wiecie, kto by wygrał?
Czy za tydzień by było więcej, czy za 2000, czy za 2 tygodnie by było więcej ludzi? To by były wybory. Mamona kusi przyjemnością. I zobaczcie, Jezus to, co mówi, to mówi tak: przyszedłem, żeby wasza radość była pełna. Radość była pełna. Nieprzyjemność była pełna. I my często mylimy te dwa słowa. Radość i przyjemność. A to nie jest to samo. Bo zobaczcie, szukanie przyjemności jest drogą do zniewolenia. Zawsze. Jeśli w swoim życiu szukasz przyjemności, to jest droga, która doprowadzi cię do zniewolenia. Oczywiście czymś innym jest zrobić coś z przyjemnością to zrobić, a coś innego jest robić to dla przyjemności. Przyjeżdża grupa z Wizny. Jeśli oni powiedzą, że przyjeżdżają tutaj dla Jezusa i robią to z przyjemnością, jest wszystko w porządku. Ale gdyby doszli do wniosku, że przyjeżdżają dla przyjemności, że im to daje przyjemność i to jest cel, to już są na drodze do zniewolenia. Sobą, swoją przyjemnością. Dobrych owoców tego nie będzie. I ksiądz Marek Ciepiecki ma piękny wykład na ten temat. Radość a przyjemność. I on mówi coś takiego, żeby pokazać, na czym polega różnica. Zobaczcie, przyjemność można osiągnąć bezpośrednio. Czyli ja chcę po prostu tylko przyjemności. I żeby ją mieć, wystarczy na przykład, wezmę jakieś dobre ciasto i zaczynam jeść, już odczuwam przyjemność bezpośrednio. Natomiast radości bezpośrednio nie otrzymasz. Prawdziwa radość przychodzi pośrednio, bo to jest owoc miłości. Kocham Boga i w wyniku tej miłości, tego, co podejmuję ze względu na miłość do Niego, tego, co robię ze względu na miłość do Niego, jako owoc otrzymam radość. Kocham drugiego człowieka i jako owoc tej miłości do człowieka otrzymam później radość. Pośrednio. Przyjemność bezpośrednio. I zobaczcie, przyjemność osiągana jest bardzo łatwo i dlatego jest pospolita. Każdy ma bardzo szybko dostęp do niej. Czy to jest dziecko, czy to jest dorosły, czy to jest człowiek bardzo bogaty, czy biedny. Można znaleźć sobie sposób jakiejś szybkiej przyjemności. Natomiast radość jest arystokratyczna. Nad nią trzeba popracować. Zobaczcie, ja mam doświadczenie tego, co Pan Bóg daje na adoracji. Ale ja wiem, że jak pójdę na adorację, to później jako owoc będę miał w sobie radość Bożą. Ale jest taka pokusa, bo na tą radość muszę zaczekać, nie? Aż po adoracji będzie. A jestem zmęczony. Jest pokusa, bo jak weźmiesz poduszeczkę i się przytulisz do niej, to teraz już będzie przyjemnie. I te kapciuszki zobaczysz. Już teraz możesz mieć. Nie musisz czekać. Jak odprawisz drogę krzyżową, to później jako owoc będziesz miał tą radość w sobie. Ale teraz od razu możesz mieć coś, jakąś przyjemność. A więc przyjemność jest osiągana łatwo, jest pospolita, natomiast radość to jest pewna praca, praca nad sobą też. I w końcu przyjemność jest krótkotrwała i zniewala człowieka, uzależnia. Natomiast radość wyzwala. Radość daje wolność. I zobaczcie, jeśli my teraz przeżywamy Wielki Post i podejmujemy jakieś wyrzeczenia, z jakiejś tam przyjemności rezygnujemy, to nam dawało przyjemność i z tego rezygnujemy, to nie chodzi o rezygnację z przyjemności dla rezygnacji. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że my chcemy dojść do radości. A więc nie
nie zadowalać się tymi przyjemnościami, które są krótkotrwałe i które mnie uzależnią, ale dążyć do radości, która jest owocem Ducha Świętego. Znaczy owocem. Nie otrzymasz owocu od razu. Masz ziarno, wrzucasz w ziemię i to nie jest tak, że czekasz chwilkę, wyrósł. Nie. Wiesz, że musisz zasiać i musisz czekać, aż on wyrośnie. I wiecie, co jeszcze mówi święty Paweł? Że czasami jest tak, że ty siejesz, podlewasz, czekasz, nie? Aż to wyrośnie. I masz taką nadzieję. Jeszcze trochę i będę czerpał owoce tego mojego trudu, tego wyrzeczenia. I święty Paweł mówi, bywa tak, że inny zbiera za ciebie owoce. Tak bywa, nie? Że siejesz, trudzisz się, później inny przychodzi, zbiera owoc, a ty idziesz gdzieś, gdzie od nowa musisz siać, mieć nadzieję, że teraz to ty będziesz zbierał owoce. Więc, moi drodzy, Duch Święty, gdy stąpił na Jezusa, pamiętamy scenę chrztu w Jordanie, to jest napisane, że po tym, jak na Niego stąpił, to natychmiast wyrzucił Jezusa na pustynię. To jest ciekawe. Natychmiast to Duch Święty tak zadziałał, że go natychmiast umieścił na pustyni. Zobaczcie, pustynia to nie jest miejsce przyjemne. Wręcz przeciwnie. I post to nie jest coś, co jest związane z przyjemnością. Wręcz przeciwnie. Ale gdy Jezus wraca z tej pustyni, z tego doświadczenia, zaczyna wygłaszać kazanie na górze i mówi coś takiego. Kto to są ludzie szczęśliwi? I on to mówi z doświadczenia. Doświadczył szczęścia. Mówi tak. Szczęśliwi są ubodzy. Szczęśliwi są cierpiący. Szczęśliwi są prześladowani. On tam na tej pustyni się wyrzeka. Wyrzekał się bogactwa, wyrzekał się przepychu, wyrzekał się władzy i tak dalej. To były te różne pokusy, nie? Takiej szybkiej przyjemności. I uczył nas, że jak przychodzi łatwa przyjemność, żeby umieć się wyrzekać. Wyrzekam się tego. W tym momencie się wyrzekam. Dlaczego? Dla czegoś większego. Dla miłości do kogoś. Wyrzekam się. I później mówi właśnie te słowa, które tak trudno nam zrozumieć. Szczęśliwy człowiek ubogi, szczęśliwy cierpiący, prześladowany i tak dalej. Możecie to zrozumieć? Czy sobie możecie wyobrazić takiego człowieka, który jest bardzo biedny i jest szczęśliwy? Bez Ducha Świętego nie można sobie tego wyobrazić. Są ludzie, którzy nie mogą sobie tego wyobrazić. Jak możliwe, że nie ma nic i jest szczęśliwy? A ja spotkałem ludzi, którzy nie mają nic. Sami zrezygnowali i są szczęśliwi. Można sobie wyobrazić. Szczęśliwy człowiek w szpitalu. Bardzo chory, cierpiący. Boli go wszystko. Jezus mówi, i są tacy, którzy są szczęśliwi. Czy można sobie wyobrazić, że człowiek może być szczęśliwy nawet z chorobą? Bez Ducha Świętego nie można. A są tacy. Czy można sobie wyobrazić szczęśliwego człowieka, który jest zamknięty w więzieniu, w celi, dożywocie otrzymał? I są tacy w więzieniach, którzy się nawrócili i mówią, jestem wolny, proszę księdza, jestem szczęśliwy, ja nawet nie chcę wyjść, ja mam tutaj wszystko. I moi drodzy, to nie chodzi o to, że szczęście jest w chorobie, w cierpieniu i tak dalej. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że Duch Święty, gdy przychodzi, daje szczęście tam, gdzie człowiek teraz jest. Co to znaczy? To znaczy, że my czasem sobie wyobrażamy, że Duch Święty jak przyjdzie, to On nam powinien stworzyć warunki do tego, żeby było mi przyjemnie. Wtedy będę szczęśliwy. Niech On mi stworzy takie warunki, czyli da mi zdrowie, da mi pieniądze, dobrą pracę, rodzinę i tak dalej. Da mi to wszystko, wtedy będzie mi przyjemniej i będę szczęśliwy. A Duch Święty, gdy przychodzi,
nie tyle stwarza warunki zewnętrzne, co w tych warunkach, w których jesteś, a więc w tej parafii, w której się znalazłem, w tej rodzinie, do której ktoś trafił, z tym teściem i teściową, z tym szefem w pracy i tak dalej, w tych warunkach daje szczęście w sercu. I mówi, możesz być szczęśliwy. Duch Święty w tym momencie cię napełni. To jest zupełnie inne spojrzenie na wiarę i na Boga. I jeszcze jedno, żeby nie zostać źle zrozumianym. To, moi drodzy, to nie jest tak, że te cierpienia, o których mówi Jezus, że to On zsyła. Bo my tak czasami nawet mówimy, to podkreślał właśnie ksiądz Marek Dziewiecki, że mówimy czasem, Bóg kogo kocha, to na tego krzyża zsyła. To nie jest prawda. Podwójna herezja. Bóg kogo kocha, to by znaczyło, że są tacy, których nie kocha. Nie. Bóg kocha wszystkich, bo jest miłością. O tym mówiliśmy na pierwszej katechecie. I nie zsyła krzyża. Wiecie, co zsyła Bóg? Bóg zsyła swojego Syna i zsyła Ducha Świętego. Nie krzyża. Po to, żeby w tych naszych krzyżach, naszych cierpieniach, naszych chorobach, bolączkach, żeby z nami był. Żeby być blisko nas. To zsyła Pan Bóg. Ale chce nam pokazać właśnie przez to, że On tam schodzi, że można w Nim odczuć szczęście, nie przyjemność, radość w tej sytuacji. Zobaczcie, uczniowie są prześladowani. Jest napisane, i cieszyli się, że mogli cierpieć za Chrystusa. To znaczy, tak Go kochali, nie czuli przyjemności, ale mieli radość tą Ducha Świętego, że ze względu na miłość do Niego mogli ponieść ofiarę, cierpienie. Więc tak jak trudno nam czasami wyobrazić sobie, że może być człowiek szczęśliwy, nie mając nic, tak czasami niektórym trudno wyobrazić sobie taką sytuację, że może być człowiek, który opływa we wszystko i może korzystać ze wszystkich przyjemności tego świata, jest nieszczęśliwy. A jest mnóstwo takich. Tyle miał. Opływał we wszystko, aż z tego szczęścia, z tego dobrobytu życie sobie odebrał. Taki szczęśliwy był. Bez Ducha Świętego, nawet gdyby człowiek miał dostęp do wszystkich przyjemności świata, to przyjdzie taki dzień, że one przestaną działać w nim. I wtedy powstaje wielka pustka. I ta pustka zabija. Więc, moi drodzy, zadajmy sobie dzisiaj takie trzy pytania. Po pierwsze, każdy z nas jest świątynią Ducha Świętego, ale czy w tej świątyni, którą jestem, są owoce Ducha Świętego? A więc, czy jest radość, pokój, miłość? Czy ktoś, gdy przychodzi do mnie, to może powiedzieć, to jest człowiek Boży? Ten człowiek cię nie skrzywdzi, bo to Boży człowiek jest. Świątynia Ducha Świętego, w której widać owoce. Święty Paweł napisał w liście do Koryntian, jesteście listem. Listem Chrystusa, napisany nie atramentem, ale Duchem Boga Żywego. Czyli czy ktoś, gdy podchodzi do mnie, to może przeczytać ten list? Czy moje życie jest takim listem, który ktoś może czytać i wie, co Pan Bóg do niego chce powiedzieć przez moje życie, przez moje postępowanie? To jest jedna rzecz. A więc jesteśmy świątynią Ducha Świętego, ale czy widać w nas owoce? Drugie pytanie. Czy się modlimy do Ducha Świętego? Czy Go zapraszamy do swojego życia? Czy Mu mówimy o tym, że Go pragniemy? I w końcu, czy w swoim życiu zabiegamy o prawdziwą radość, która jest owocem Ducha Świętego, walcząc z różnymi pokusami? Czy zbyt łatwo nie ulegamy pokusie przyjemności? To nie musi chodzić od razu o coś grzesznego, ale chodzi o to, że można oddać się jakiejś prostej przyjemności, która mnie po prostu zablokuje na to dzieło, do którego byłem powołany.